Witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce i zapraszam do czytania na miesiąc sierpień 2022. Sprawdzimy, moi drodzy, ogólne energie na ten miesiąc, pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, ono nie będzie rezonowało z każdym z Was. Natomiast jeżeli tylko macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie pod tym filmem w opisie. Możecie do mnie napisać, wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne i roczne. Wykonuję też rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie proszę do działu Karty Społeczność, tam jest oferta bransoletek ze zdjęciami, opisami. Przypominam, że każdy kamień ma swoje właściwości, dlatego warto dobrać odpowiedni dla siebie. Wówczas działa jak osobisty talizman, amulet. Kochane koziorożce, zobaczmy energię dla Was na miesiąc sierpień. Koziorożce, sierpień. Jeśli chodzi, kochani, o pracę, as kielichów. No, as kielichów to jest taka ładna karta, która pokazuje przede wszystkim Waszą miłość do wykonywanej pracy, pasję, zadowolenie, zaangażowanie w jakiś projekt. Tutaj w tym miesiącu zostaniecie docenieni, pochwaleni. Może Was też czekać podwyżka, awans. Jeżeli wykonujecie jakieś robótki ręczne albo jakąś macie działalność artystyczną, również teraz zostaniecie tutaj, kochani, bardzo mocno docenieni. To jest karta, która generalnie mówi o takim zawodzie, który kochamy, tak? O pracy, która wypełnia nas bez końca, lubimy ją, spełniamy się w niej. No jeżeli, kochani, nie macie takiej pracy, a na przykład zastanawiacie się nad zmianą, to ten miesiąc będzie bardzo ważny na podjęcie takiej decyzji i dokonanie zmian, tak? Bo możecie otrzymać pracę, która będzie Was bardzo mocno satysfakcjonowała. To jest również karta, która mówi o własnej działalności, założeniu własnej firmy, która Wam przyniesie właśnie dużo też spełnienia. Także jeżeli macie takie zamiary, zróbcie to. Jeśli chodzi, kochani, o finanse, trójka pentakli, fajnie, bo to jest generalnie karta, która pokazuje nam, że finansowo będzie dobrze. Wy jesteście znakiem bardzo pracowitym, Wy się poświęcacie pracy. No i tutaj generalnie powiem tak, że te pieniążki będą, możecie upiększać dom, mieszkanie, możecie tutaj właśnie coś ładnego sobie w tym miesiącu kupić. Jeżeli na przykład budujecie czy remontujecie dom, mieszkanie, no to będziecie tutaj się bardzo mocno z tego powodu cieszyć. Te pieniążki będą, rodzina Was będzie też wspierać finansowo. Jeśli chodzi, kochani, o to, co będzie zaprzątało Wasze myśli w tym miesiącu, paś buław. Działanie. Jeżeli macie dzieci, to te dzieci będą dla Was ważne. Być może w sierpniu już będziecie myśleć troszeczkę o tym, jak przygotować te dzieci do szkoły. Jeżeli te dzieci są starsze, no to gdzieś tam będziecie próbowali w jakiś sposób je wspierać. To jest też karta takiego działania, nowego impulsu, kreatywności, ruszenia do przodu z danym projektem, tak? Czy też właśnie zmiany pracy tutaj, ale to będzie coś nowego, coś takiego, co Was bardzo mocno uziemi. Zobaczmy dom, rodzinę dla Was. Szóstka pentakli. No jeśli chodzi o dom, jest równowaga w dawaniu i braniu. Tutaj możecie liczyć na rodzinę, na osoby, z którymi mieszkacie, nie wiem, na rodziców, na dzieci. Możecie również liczyć na partnera, partnerkę, tak? Jeżeli z kimś jesteście w związku, no to będzie, kochani, takie fajne spędzanie ze sobą czasu. Może gdzieś na wczasy się wybieracie. Ale też widzę, że każdy siebie wspiera, spędzacie miło czas, możecie sobie zrobić jakiegoś grilla. Generalnie macie wsparcie w rodzinie w tym miesiącu. Jeśli chodzi o nową miłość dla singli, dwójka kielichów, wow, to jest takie piękne połączenie bratnich dusz. To jest karta, która pokazuje, że możecie spotkać osobę do relacji. Może ona być oczywiście z trygonu wody, ryba, rak, skorpion, bo kielichy wskazują na trygon wody, ale też niekoniecznie, tak? Osoba może mieć ascendent, znak tutaj jakiś urodzeniowy na wykresie i na tej zasadzie. Natomiast fajnie, bo to jest karta, która pokazuje, że jest duża szansa na spotkanie kogoś do miłości romantycznej. Być może też na stałe, tak? Jeżeli się z kimś spotykacie od jakiegoś czasu, no to tutaj możecie, kochani, faktycznie pomyśleć o tym, żeby tę znajomość rozkręcić. Tu niektórzy mogą doczekać się nawet zaręczyn w tym miesiącu.
Jeśli chodzi o zdrówko dla Was, koziorożce, tutaj mamy dwójkę buław. Dwójka buław w zdrowiu oznacza rany trudno gojące się, także jeżeli się skaleczycie, czy cokolwiek będzie tutaj, na przykład macie zabiegi, operacje, no to te rany mogą się troszkę dłużej goić, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Natomiast tarot nie jest lekarzem, zawsze to powtarzam. Ja zawsze wyjmę jedną kartę na zdrowie, ale kochani, Wy musicie mieć swój rozumek, Wy musicie się wybrać do lekarza, jeżeli cokolwiek się dzieje. Zobaczmy ogólnie miłość, uczucia. Czwórka buław i siódemka pentakli. No tu są jakieś uroczystości, imprezy, może będzie jakaś impreza rodzinna, może wybierzecie się na jakąś imprezę. No i tutaj faktycznie osoby, które są singlami, mogą kogoś poznać. Natomiast osoby w stałych związkach będą się cieszyły właśnie wspólnie spędzanym czasem. Tu jest bardzo miło, miłośnie, uczuciowo, kochani, w sierpniu. I dla singli, i dla osób w związkach. Cieszenie się partnerstwem, cieszenie się właśnie spędzanym czasem z drugą osobą, z Waszą drugą połówką. Bardzo ładne karty, piękne. I na pracę, na finanse, na dom. Naprawdę, kochani, macie piękne karty, takie uziemienie się. Po tej pełni w koziorożcu widzę, że bardzo ładne energie przychodzą. No i faktycznie będziecie tutaj, kochani, cieszyć się teraźniejszością, tak? Nie wybiegacie za bardzo w przyszłość, nie rozpamiętujecie przeszłości, ale cieszycie się tym, co Wam daje los, co do tej pory udało Wam się osiągnąć, zapracować. No i teraz generalnie takie miłe spędzanie czasu. Jeżeli macie drugą połówkę, no to tutaj może być takie odnowienie tej relacji, cieszenie się tą relacją, wspólne spędzanie czasu, może wyjeżdżacie gdzieś na wakacje. No i ten Wasz związek będzie kwitł. Zobaczmy podróże. Trójka kielichów, fajnie. Jeśli chodzi o podróże, nie powinno być większych kłopotów. No tak jak teraz na przykład są afery z odwoływanymi lotami. No myślę, że tutaj raczej no, nie będzie takiego problemu. Zawsze warto też wybrać inny środek transportu, typu właśnie pociąg, samochód, tak? Natomiast widzę, że podróże będą należały do udanych. Także tutaj, kochane koziorożce, raczej nie będzie problemów z podróżami, z przemieszczaniem. Myślę, że będziecie miło spędzać czas. W ogóle dużo imprez, dużo świętowania widzę w tym miesiącu. Może wybieracie się na czyjeś wesele, ślub, może jakieś urodziny, ma jakaś domówka, parapetówka, grille. No są wakacje, warto spędzać miło czas. Co przychodzi z otoczenia do Was? Piątka pentakli. Piątka pentakli to jest karta zubożenia, jakiejś straty, niedoceniania czegoś, ale Wy macie tak ładne karty wszystkie tutaj dookoła, że to może ewentualnie świadczyć o tym, że no czasami możecie poczuć, że brakuje Wam takiego czasu dla siebie, tak? Bo każdy czegoś od Was chce. Każdy Was gdzieś zaprasza i w ogóle może też tak być, że za bardzo po prostu zaczniecie szaleć finansowo i możecie się troszeczkę spłukać. No i później będzie, oho, teraz finansowa, no jakaś porażka. Może tak być, że za dużo wydacie, kochani, tak? Jedynie pod tym kątem bym patrzyła na tą kartę. Albo po prostu... Może będziecie starać się jakąś ratę, kredyt właśnie, żeby wziąć czy na samochód, czy na mieszkanie. Możecie nie dostać tego kredytu, ale macie dookoła tak ładne karty, że nie sądzę. To raczej taka karta, która może mówić o strachu na przykład przed tym, że coś się może nie udać. Może boicie się jakiegoś niepowodzenia. Ale nie widzę tutaj, żeby coś Wam miało popsuć humor w tym miesiącu. Chyba, że po prostu za dużo na coś wydacie i będziecie później rozpaczać, że strasznie dużo wydałam pieniędzy. Jaka jest rada od kart? Dziesiątka pentakli, no ładnie. No finansowo stoicie pięknie. Rodzinna firma, rodzinny interes, no jakaś podwyżka, awans, premia. Tu jest fajnie, kochani, więc raczej ta piątka pentakli, nie wiem, czy ona się będzie odnosiła do finansów. Ona może się odnosić na przykład do tego, że możecie poczuć się, nie wiem, będziecie w tłumie ludzi, ale w środku gdzieś tam pusto, samotnie, a może po prostu będziecie potrzebować czasu dla siebie, tak? Wszyscy od Was czegoś chcą, każdy gdzieś Was zaprasza, wszędzie spędzacie czas z ludźmi, ale możecie potrzebować takiego wytchnienia, odpoczynku, czasu tylko dla siebie, tak? Może wyjdźcie na spacer do lasu, nad jezioro, pomedytujcie, powdychajcie świeżego powietrza, ale tutaj widzę bardzo ładnie i finansowo, jeśli macie własne firmy, no to też będzie wszystko szło do przodu. Macie wsparcie w rodzinie, tak? Rada od kart, skupcie się na rodzinie, na tym, co macie. Cieszcie się tym, co macie, kochani.
Nie wybiegajcie w przyszłość, nie zastanawiajcie się nad tym, co byście chcieli mieć albo co moglibyście jeszcze mieć. Skupcie się na tym, co macie, bo to jest wasze szczęście. Macie szczęśliwą rodzinę, macie tutaj pracę fajną, więc myślę, że raczej nie powinno nic wam doskwierać. No jeżeli są koziorożce, które są bardzo samotne i już nie wierzą, że coś dobrego może je spotkać, kochani, no to prawdopodobnie los wam zrobi takiego psikusa niespodziankę, że w sierpniu się los odmieni na lepsze. Trzymam, moi drodzy, za Was kciuki, naprawdę. Życzę Wam udanego miesiąca. Śmiało zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Do usłyszenia.